Hej, 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 witam was serdecznie na moim kanale w Sword of Legends Online. Wczoraj można by powiedzieć, że gra na nowo odżyła z 300-400 graczy grających. Nie mamy już 2000, może dzisiaj będzie nawet 4000. W końcu gra przeszła na system free to play wczoraj, więc kto z was nie grał, zapraszam. A dla powracających są nagrody, więc zapraszam was, żebyście powrócili do tej gry. I dzisiaj wypróbujemy, chcę wam nagrać od początku, jak wygląda story, i dzisiaj spróbujemy naszą małą wojowniczką, Spirit Warrior. Czemu nie lisicą? Bo lisicą już zaczęłam troszeczkę grać, więc ona jest po prostu osobno, więc nagram sobie po prostu dzisiaj, jak wygląda ich baza wypadowa, bo jest po prostu cudowna, musicie sami zobaczyć. Chociaż nie wojowników, czy to trochę inaczej, czy oni tak samo zaczynają, czy co? Bo według tego nie popatrzyłam, ale według tego, co na streamie pokazywali, to ich baza znajduje się na tej samej mapce, tylko że jest na pół przecięta. U góry są lisice, na dole jest wojownica. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wczoraj był trochę problem z pingiem. Myślę, że to akurat norma. Większość gier, a szczególnie od Gameforge'a, wydawanych przez nich, ma problem po wyjściu większego patcha z pingiem, lagami, zacięciami i innymi pierdółkami. Trochę będziemy ładować, jak widzę. Proszę, nie martwcie się, jak zobaczycie, że będzie głos taki robota, robotyczny, taki dziwny, i że będzie mi tak frizować. To jest druga gra, z której się spotykam, i powiem wam, że miałam na full ustawienia prawie że 40, chociaż uważam, że na ultra powinna mieć ponad 20, a nie ledwo 10. I spadek FPS-ów do 1.4. Ja będę musiała to przewinąć, nie wiem, co mi się stało. To jest początek filmiku, który wam pokazuje, jak zaczęło się story naszej postaci. Niestety problem polega na tym, że nie ma głosu. Jest to prawda, dialog na dole, ale nie ma głosu. Ja nie wiem, to jest jedyny film, w którym nie ma głosu. Reszta jakoś normalnie funkcjonuje. Wiecie co, ja wam go przewinę. Jak zrobicie postać, będziecie mogli go zobaczyć, ale bez głosu to tak średnio. Nie wiem, o co chodzi, bo mam włączony głos. Do filmików też jest włączony. A też. O, widzę, że tej to nie wychodzi. Ale się nadymała. Dobra. Ja to skipuję. Bo nie ma co bez głosu grać. No teraz coś się stało. O Jezus, Maria. To trochę głośno. Nie, to setting. Setting, głośność. Do nagrywania trochę zmniejszymy sobie. To a marker above the head means there is a quest. Wiem, jak ta gra działa. Drag the mouse to adjust the camera. Okej, jest jednak zmiana. Jak byłam tu lisicą, to też było, że niby pół umarłam. To tutaj miałam jakiegoś pana, chyba też wojownika, ale moim nie był Snowdance, tylko właśnie lisica, która odpowiadała za. You shouldn't go past here. Go on, head back with the others. It's beautiful here, but we can't stay long. Come back with me. Snowdance. Czyli mała wojowniczka. A, to jest ta Fox Fairy. Right click the equipment to equip it. Dobra. Muszę pozbierać. As can students from other illustrious factions. Before coming here, I worked with the Chin League to purge all evil from the path, so it is safe.
Czyli to są zaświaty, tak po części. Ale inne zaświaty niż byliśmy podstawową naszą postacią. Troszeczkę inaczej to wygląda. Wow! Wow! Aha, to mogło użyć tylko raz na jakiś czas, dobra. Jeju, dynamiczna ta postać jest. Okej, nie myślałam, że jesteś aż tak dynamiczna. Ej! Ty masz fajny parasol! Ja chcę mieć wojowniczką z parasolem. No, już na początku dostajemy latarnię, no. Okej. Okay. Te zaświaty wyglądają lepiej jak tamte ze światu. Fajna Daikona na środku. Daikona na środku tego miecza, każda klasa ma inną. I to zależy, bo tam pokazuje ładowanie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zależy, jaką klasą gracie. Może mi się dojść, bo ja nigdy nie grałam klasą, przynajmniej w tej grze, nigdy nie grałam klasą, która używa miecza. I walczy wręcz. W innych MMO też zwykle nie grałam. Zawsze wybieram jakieś magiczne klasy dystansowe. No zobaczymy. Okej. Okay. Wraca nasza dusza do naszego ciała. Aha, widzicie? To jest właśnie to. Dobra, wyjdźmy z tego. Jak macie trochę lepszy komputer, możecie sobie poglądać. Znaczy, nie jest tak, bo mój laptop ma w tym roku 2 lata, może by przydało się przyczyszczenie mu, ale powiem wam, że odpalam gry na większych ustawieniach. Fakt, GW czasami troszeczkę pierniczy na wyższych ustawieniach. Stara gra, nie wiem czemu, po prostu jakiś problem jest. Ale tylko w tej grze mam frizy. Po prostu jest niestabilna i tylko nie tylko ja się z tym spotkałam, że jest niestabilna. I heard from my sister that the Floral Palace has been sealed for over 50 years. No matter how much the outer world changes, we mustn't forget to take good care of ourselves. I've never seen so many outsiders. Jung Kun Hwa said that outsiders are greedy and bad, and even he was deceived by them. How am I supposed to deal with it? Since there are no objections, allow us drive. Nowy skill. Okej. To są szefowie naszej frakcji. Ta piękna pani. Boże, teraz mi tak ten nick. Bu Weiyue. Foxmake Scent Master. Ona po prostu ma piękny strój, piękną fryzurę, po prostu wygląda przeuroczo. A to jest akurat mój szefunio od mistrzów miecza, warriorów. No, się do niego musi się udać. Ale prawda jest taka, że nawet w zwiastunie i w tym story, które nam tutaj pokazano, chłopie, jak ty wysoko nad tym lecisz, nie było pokazane nic z tymi małymi dziewczynkami, były tylko pokazane lisice. Jak widzicie, to jest od lisic, tam się udajemy, jak jesteśmy lisicą, a tu się udajemy, jak jesteśmy wojownikiem. To jest wspólna część, tam jest od lisic, tu jest od wojowników. Powiem wam, że w zwiastu nie widziałam samych męskich wojowników, nie widziałam małych dziewczynek. Widocznie nie są bardzo popularne. This magic hides hidden dangers. As your cultivation progresses, your body will start to petrify. You will then gradually lose all sense of fear. O właśnie, ja jest to. Mam 3 FPS-y, 2 FPS-y. Anyway, bardzo za to przepraszam. To nie trwa długo i nie pojawia się co chwilę. No.
Hello. O Jezus Maria, co ty masz na głowie? To jest czapka jakaś, czy co? Teraz znowu ten fryz. Te fryzy za często mi się zdarzają, bo po prostu można uśpić z tym. Ale dobra, dobra, dobra. In the cultivation of a warrior, there are two options. In the first, gold is gained from stones, so it could then flow into the body. In the second, bone is extracted from gold and jade to harden the soul for combat. You were forced to walk before you were ready. Like a precious sword that's not been forged to complete from now on. O, tu mamy jakąś panienkę, która jest właśnie też wnuczką. The heart is a mirror. Just as for the temple of peace, the stone is A śmieszna została na chmurce takiej. Okej. Okay. Aha, dobra. Ja lecę, jak głupio zapomniałam, że tu piszę. Przeczytaj list. Okej. Okay. Okej, okay, mam jakiś skill kolejny. A, tu wskocz. Okej, okay, tak, użyjemy skoku. No się nie dało pozabić, więc jest spoko. Muzyka jest po prostu przecudna. O Jezus Maria, byłam na lawie. Muszę... Okej. Okay. Aha, po prostu przeszliśmy, dobra. Dobra, dobra. Folk and sound, what and follow the sound and see what happens. Collecting, collecting. Szybciej! O Jezus Maria, ale bym umarła tam. Oczywiście, musimy pozabijać te wszystkie agresory, tak? Dobra, chodźcie tu maleństwa! Ja będę miała z was ucztę zaraz. Albo za mnie to nie wyjdzie. A w ogóle, mamy chwilę. Mamy chwilę, więc jesteśmy teraz, żeby tutaj podziwiać. Outfighty! W ogóle pojawił się teraz nowy zestaw outfight dla dorosłych i dla dziewczynek. Zobaczmy sobie go. To też chwilę trwa. Nie mogę tak wyżej podnieść. Nie. Ale uroczy. No mega uroczy, ale na pewno nie pasuje akurat do... Czekajcie. No ona takie dźwięki wydaje. Ja myślałam, że ona z kimś się bije. Dobra, to jest trzeci. Najbardziej kolorystycznie mi się podoba ten. Przeuroczy. Ale on jest właśnie dla tej bardziej. Co? Aha, bo oni przy herbatce siadają. Tak. O, to ja to widziałam dzisiaj. Biedy kot niezaproszony. A to jest reszta skinów dostępny. Które oczywiście inaczej wyglądają na naszej postaci. Ja powiem tak, troszeczkę za bardzo bufiasty to jest. A fryzura troszeczkę za bardzo okrągła buzia jest. Wybaczcie. To są te długie. Zobaczmy, jak one wyglądają tutaj. Ja pierniczę, no to wygląda super na niej. Lepiej niż na dorosłej. A jak to wyglądają stroje? No oczywiście bez tego, bo to mi się w ogóle nie podoba. Nie, no to zajebiście. O. A to jest w ogóle mój, to jest zagadka, bo ja mam kupiony ten. I jest tak, jakbym nie miała go w ogóle kupionego. Ktoś to rozumie? Nie. Poza tym mieliśmy w ogóle dostać jakiś skin. I ja go w ogóle nie widzę, żebyśmy dostali.
uroczo wygląda w tym. Jeszcze mamy ten i ten. Dobra. A teraz zobaczmy Higher Style. To są wszystkie te, które są dostępne. I to są te bez ciuchów. Super wygląda na niej. To jest jako dwa kucyki. Super, Millennium Dusk. Jezu, niektóre to po prostu są przecudne, przeurocze. No. Tylko, że problemie, że niektóre rzeczy mam naprawdę kupione i to jest tak, jakbym miała. Dobra, to są te broń. Okej, okay. To jest ta broń, która jest. Ta broń. A tu mamy tą specjalną. Nine Ford. Dobra. Co my tu mamy? Tu mamy tylko Shining Robe. Tu mamy... A to są te ze ślubu, to nie. Zobaczmy sobie te. Zajebiste. Cosmetics. Dobra. Mamy to do kupienia. Zobaczmy jeszcze, jak w tym wyglądała. Nie no, ten wygląda na niej. O Boziu! Jakbym ją robiła, to zbieram na to po prostu. Nie ma bata, zbieram na to. Dobra, zobaczmy, co mamy w ogóle dostępne. O, a dostałam ten oriental skin. Okej, okay, teraz dopiero w ogóle zauważyłam go. To jest ten, a to jest... Properce. Okej. Okay. To jest wersja z tym. Reszta to są normalne. No tak, normalne, dobra. I jak wygląda tu? Dobra, to są normalne ciuchy. No, wyglądają lepiej na nich. Dobra, a teraz patrzmy na ciuchy. Dobra, to jest... Jej, dobra. To są nasze ciuchy. To jest ciuch z mojej edycji kolekcjonerskiej. To też jest. I zobaczmy ten oriental. Jezu, nie, ten oriental wygląda zajebiście, ale nie pasuje mi na nią. To. I to lub to. Albo bez tego. Okej. Okay. Jeszcze tylko broń. Dobra, możemy mieć tą broń. Okej, okay. I tą broń. Weźmy na razie znowu. Safe. A co my tu mamy? Okej, mamy włączery. Dobra. To mi odpowiada. No i wygląda super. Dobra, teraz możemy iść pozabijać. Dobra, mamy tam się udać. No, teraz to wyglądasz mała pięknie w tym. I mamy podwójny skok. A, my jesteśmy w ogóle pod tym u góry. A, okej, okej. Tego nie zauważam. Panowie. A w ogóle wśród NPC-tów to właśnie nie widzę za bardzo pań mały, tylko tą jedną krystal widziałam na początku. Oczywiście, panowie, po co się macie załadować, nie? O, jest panienka. O, dziękuję, dziękuję. O, filmik! Proszę, niech mi się tylko nie zatnie znowu. A, to jest tą walką. Yuxi. Ja mam masę Mage'a, a ją znamy dosyć dobrze.
Ranxi, ale ładna jest. A czemu nie ma klas na flecie grającej, tylko ty masz flet, chłopie? To jest nie fair, ja chcę postać, która ma flet. A nie wiem, kiedy wydadzą. Tu muszą wydać jeszcze Archera, a w chińskiej wersji dopiero wychodzi Driada, która używa różdżki. Ci sobie polecieli. Okej! Okay. A ja sobie zjem to. Znaczy się biorę to. Wrzucę sobie to. I co ja mam robić? Ja mam się z nimi bić. Okej. Okay. To raczej zrozumiałe. Nie jestem foksem tutaj, więc tu raczej... Niewiele zdziałam i jako foksik. Erki wyróżnę. Fajne. A, oni sobie dalej lecą bić się, okej. Okay. Animacja niezła. Tylko opak mi się podoba. Ty, nieźle kupię. Nie, wojownicy naprawdę są ludzie. Do tej pory był tylko... Blade Master? Czy Berserker oni się nazywają? Teraz, Boże, zawsze ci mi zapomniałam. No i Spear Master. A wojownicy to zupełnie inna klasa. Zajebista. Oj, chyba za mocno uderzenie, chłopie, było. A tak macie latające miecze, więc co wam to? A tu ptaszek, bye bye. Trochę za głośno tu była muzyka, a trochę za cicho i gadka, ale spoko. O, tu liście coś robią. A, one odnawiają tą barierę. The barrier is repaired and the floral pals is safe now. Kill them all! Leave none alive! Zajebiście. Znaczy nie miałam go zabijać, ale spoko. No, to jak widzicie, jeśli kupiliście jakąkolwiek wersję, tak mi się wydaje, że jakąkolwiek, bo ja no, kupiłam najdroższą kolekcjonerkę, jeśli chodzi o tą grę, ale jeśli kupiliście jakąkolwiek kolekcjonerkę, to dostaniecie właśnie te super promocyjne rzeczy. Między innymi rabaty na wydanie w sklepiku, nie musicie ich używać oczywiście, dostaniecie nowy skin ubrania i włosów. Dostaniecie nowe tło do karty postaci, jeśli ktoś was tego w ogóle używa. Ja rzadko używam, bo nie widzę żadnych profitów z tego za bardzo, ani frajdy nawet. Ale też wiadomo, dostaniecie tytuł i chyba jakieś tam parę pierdołek.
English speaking world. Ciekawe, czy jakaś polska gildia jeszcze jest. Well. To jest fajne, ona często jak rozmawia ze starszymi, stoi na chmurce, jak zauważyliście. Nie zawsze, ale przeważnie. A lisica też jest mała i ona stoi tym razem na kwiatku. Nie na chmurce, więc zajebiście to wygląda. O, widzicie, spadek FPS-u, co ja zrobię. Przeklikać, akcept. A już normalnie. Ojej. If it's no trouble. You're very. A w ogóle tutaj mam bonusy i nie użyłam niczego. Okej. Jakieś stony zbieram, dobra. A, tu, znowu to jest maszyć mam. Nie, dwa mi poszły za pierwszym zamachem. Miałam jednego chyba zniszczyć. Okej, mam, bracie. No, ale czekaj, czekaj. No, teraz to zadziałało. Jakieś dziwne to było, ale spoko. I teraz tutaj. O, co jest z mieczem związane? Okej. Okay. Just look. There's a... Tak, jestem mega urocza. Patrzcie na mnie, podziwiajcie mnie. Coś mi się wydaje. To tu będzie jakiś specjalny. Myślę, że raczej mu dokopam. Dobra. So? Any? Look. Before you set off. Okej. Okay. Zawsze mylę. A, bankiet. Ej, to ja rozumiem, ale ten stół ja tu nie dosięgam. LOL. O, ktoś se chyba robi tutaj niezłe jajce. Super. Ja te skie w ogóle dam tu. Aha, super, zadziałałaś mi się, kochana. Okej, to damy tu. To damy tu. Purify damy tu. To jest ten. Okej, okay, gicio. A jeszcze z nim się pogadać, dobra, panie. Tak, jedzenie było dobre. Szkoda, że nie mogę go skosztować. Dobra, żółwy ciuszek dla niej nie pasuje. Tu niebieskie klimaty i czarne pasują najbardziej. Temple of Peace was possessed by evil down here.
His favorite student, Jiang Kanhua, whom you know today as your Grand Palace Master, left the Temple of Peace that day and never returned. Nie, to tak szybko biegnie, że aż posić padł. It looks like. Tak jest, wyruszam w podróż, bracie, siostry, trzymajcie kciuki za mnie. Zhang Ji seems to be really interested in the old books of the Firestone clan. He has already leafed through many volumes. He found out that we use the art of soulstone for cultivation. That's why he burned the... Znowu burn. Ja się co chwilę podpalam, cholika. A tam jest do lisic, a ja skręcam tu. Ja cię, to miejsce jest piękne, ludzie. Przepiękne. Czyli tak, góra należy do... Czyli to wszystko tutaj należy do Blade, znaczy, Boże, do Warrioru. To należy do pięknych lisic. To jest takie ogólne i na dole jeszcze jest bariera i zielona przestrzeń. No, powiem, że mi się bardzo podoba ich miejsce. A da radę tak przebiec? Da radę. Ale trochę dużo biegania tu. Mhm, to jest za dużo. Ale fajnie podskakuje. Wibracje. Wibracjony. A Jezu, jeszcze tam trzeba wyżej. O, mogłam monta, ale mi się jakoś nie chce tych montów w tej grze. Jakoś mi tak średnio te monty. Jeśli nie chcesz powiedzieć nic, to powiem to sama. Xu Yan, czy Jiang Kanhua, master of the Floral Palace? Oczywiście nie załadują się, bo po co? Wait. If you want to inquire about things in the past, you don't need to use a weapon. Yes, exactly! Can't we learn everything with a lunar? Yep, yep. Please. Aha, dobra, mam użyć tego, dobra. You killed Master Qin Ruo yourself, and took your revenge. Why are you still hurting the Temple of Peace students? None of them has ever seen the master. Just seeing her disguise makes me sick. Jiang Kanhua, Grand Master of the Flora Palace. Drop it. On jest też lisem. As long as you protect Yu Zhao effectively, I will take full responsibility when I return to the Temple of Peace. I am not like Qin Ruo. I will keep my word. As long as I am here, nobody will hassle Yu Zhao. Thanks a lot. Hmm. At the time, I wanted you to work for me, but you didn't want to. Do you regret it now? Peace, Elder. I know I made a mistake. I ask for forgiveness. Please. Help me to unlock the incense lock on my body. I swear, I'll be obedient from this day forward. I beg you, forgive me this time. Jezu. To jakieś takie niefajne. O, nowe skin. Radzi sobie powkładamy je tutaj. Muszę przetestować wszystkie skille. Najlepiej się zabić, a za mnie rozwiąże się wszystkie rzeczy. Ajej. His soul has been separated from his body.
This goo can only attach to his life, but it can't save it. Dobrze, kochani, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Popatrzyliśmy trochę, jak wygląda mała Lolitka, jak walczy Warriorka. No powiem wam, że cud i miód. W porównaniu do pozostałych klas, obie te klasy, czyli Warrior i Lisica, po prostu są zajebiste. Cud, miód, jak mówię. Postaram się w niedalekiej przyszłości nagrać kolejne filmiki i z Lisicy, i z Warriorki. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało. I co, zapraszam was na inne filmiki z serii Solo, na betę, na filmiki z innych gier, unboxingów oraz na mojego Discorda. Życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, hejo! A, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji i komentarza.